Jesteśmy już w małej kostce pod głównym akwarium i zobaczcie, jak już sobie śmiało te maluchy wyglądają, zasuwają. Nakarmimy je, to zawsze fajnie wygląda, jak się maluchy karmią. O, słuchajcie, dostałem od kolegi Piotrka takie fajne siteczko do Artemii. Powiedział, że ma już dosyć oglądania tych skarpet mojej żony. Nie wiem, co on od niej chciał. Fajne skarpety, tyle lat się sprawdzały. Tyle lat na nich Artemię odkładałem, więc nie wiem, o co mu chodziło, ale przyniósł, to się cieszę. Fajna sprawa, fajnie się to korzysta z tego. No i widzicie, sami maluszki. Piękne są, już takie koło centymetra już mają, zasuwają, widzicie, śmiało jedzą. Jest sporo różnic wielkości, to już zauważyłem, ale już wiem też dlaczego. Niektóre po prostu siedzą gdzieś tam ospałe, a niektóre, choćby nie wiadomo jak grube były, to dalej łykają wszystko to, co tylko pływa. Zresztą to jak możecie zobaczyć, jedne gdzieś tam się kręcą po szybie, góra, dół, a inne łykają wszystko, co popadnie. No i potem są takie drobne różnice w wielkości u nich, ale nie ma co narzekać. Naprawdę rosną pięknie. No, ja jestem aż zaskoczony, że tak dużo rosną. Karmię je, staram się co najmniej 3 razy dziennie, czyli żeby ten obiad, znaczy śniadanie, obiad i kolację dostały. Na razie jedzą tylko i wyłącznie Artemię, nic innego im jeszcze nie podaję. Chociaż są już na tyle duże, niektóre z nich, że można byłoby już zacząć je pomału karmić oczlikiem. Ale jeszcze trochę zaczekam, bo no, połowa z nich jeszcze raczej by oczlika nie zjadła. Aczkolwiek druga połowa, wtedy jakby zaczęła jeść oczlika, to dopiero podejrzewam, byłyby różnice w wielkości między nimi. No i dobra. Zobaczcie, chwila, moment, 2 minuty i zjadły wszystko i już teraz pływają, czekają na więcej. Pisaliście mi już, żeby zacząć je już selekcjonować. Tak, ale jeszcze nie za bardzo wiem, na co to selekcjonować, bo jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, wady wrodzone, to takowych tutaj nie zauważyłem. Jedna była taka przy odławianiu, rybka miała lekko spłaszczoną głowę. Podejrzewam, że w momencie przenoszenia z inkubatora do kotnika mogłem ją po prostu mechanicznie uszkodzić, bo to raczej na to wskazywało. Aczkolwiek żyła i jadła. No ale już niestety jej nie ma, nie miałaby szans przeżycia, bo była trochę zdeformowana, a poza tym no to nie widzę tutaj żadnych wad rozwojowych u tych maluchów. Być może jest jeszcze dużo za wcześnie, więc na temat selekcji się nie będę wypowiadał. No jeszcze w zasadzie nic tutaj się nie pokazuje, żeby coś tu selekcjonować. No jedynie nie wiem tylko, czy ta różnica w wielkości między niektórymi nie jest już za duża, no bo ewidentnie między największą a najmniejszą sztuką to jest tak jakby po prostu, nie wiem, 2 tygodnie różnicy we wzroście. I podejrzewam, że te najmniejsze albo odpadną, albo uda się im odchować. No zobaczymy, jak to będzie. Ale ich tu jest. Zasuwają sobie. Na dnie, jak się dobrze przyjrzycie, zasuwają też sobie kiryski. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No i te 2 kakadu, co tutaj kiedyś wpuściłem, co ja odłapałem z filtra. Kiryski też jak najbardziej, ja ich specjalnie nie karmię, one żyją głównie z Artemii. Część Artemii od razu opada na dno i jest gdzieś tam przez nie wyłapywana, także nie ma problemu, one się na tej Artemii odchowują. Dobra, bo to dzisiaj miał być taki krótki filmik na szybko, żebyście zobaczyli, że maluszki rosną. Do zobaczenia. Cześć.